Dobrze, to już wiemy, kochani, że wrotycz odgoni komary, kleszcze, muchy, będzie pomocny przy świerzbowcu, przy wszawicy, czyli to wszystko, co zewnętrznie. Od lat, od wieków wrotycz był używany jako jeden z preparatów w kuracjach przeciwpasożytniczych. Wykorzystywano go głównie przy pasożytach, przy owsikach, lambdiach, gliście ludzkiej. Więc tutaj te najbardziej popularne, ale to myślę, że to są nazwy, które już robią wrażenie i pokazują, że nasi przodkowie po prostu wykorzystywali wrotycz w tym celu. On nie jest bardzo niesmaczny, nie jest bardzo gorzki, bardzo niedobry, tak jak na przykład piołun, więc był częściej wykorzystywany. Czyli mamy tutaj tą kwestię przeciwpasożytniczą. Myślę, że już Wam powiedziałam, dla mnie to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o terapię przeciwpasożytnicze, to jest numer jeden, ale to tak po mojemu. Wszelkiego rodzaju grzybice zewnętrzne, to już wiemy, bo to oficjalnie można stosować przy grzybicach zewnętrznych, tak jak można stosować przy wszelkiego rodzaju zmianach skórnych, ropnych, takich niewiadomego pochodzenia, to warto naprawdę zainteresować się wrotyczem. Natomiast ogólnie działa bardzo na wszelkiego rodzaju wirusy. I tu już ja powiem o swoim sposobie, jeżeli zaczynam tylko cokolwiek, zaczyna mi doskwierać, jeżeli chodzi o przeziębienie, albo mam jakieś podejrzenie, że byłam w towarzystwie, gdzie mogłam po prostu przynieść do domu jakiegoś wirusa, to od razu robię sobie po prostu kurację wrotyczową. Taką dość delikatną, bo to naprawdę wystarczy. Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie. Tutaj wykorzystywali nasi przodkowie wrotycz przy wszelkiego rodzaju problemach reumatycznych, artrytycznych. To działa też prawda, między innymi przeciwzapalnie, więc o tym też trzeba pamiętać, że w sposób taki nieinwazyjny można sobie pomóc. Przeciwbólowo na ból głowy, ale również uspokajająco, tak otulająco, delikatna taka herbatka działała właśnie na naszych przodków, po prostu delikatnie uspokajająco, delikatnie nasennie i to było wykorzystywane w medycynie ludowej. Przy bólach brzuchu, tak, brzucha, przy bólu brzucha, to już wcześniej powiedziałam, prawda, i te kwestie przeciwpasożytnicze i przeciwwirusowe, mogą być to przecież bóle wirusowe. Jeżeli chodzi o problemy żołądkowe, problemy z trawieniem, to wspomaga produkcję śliny, soku żołądkowego, trzustkowego, jelitowego, reguluje metabolizm i wypróżnienia. Reguluje wypróżnienia. W tej chwili to jest plaga ze względu na jedzenie, które jemy, które jest przetworzone, delikatne, nie zawierające błonnika. Wcześniej był mniejszy z tym problem, a mimo wszystko nasi przodkowie wykorzystywali właśnie wrotycz w celu regulowania wypróżnień. Więc warto wiedzieć, że właśnie nasi przodkowie wykorzystywali to zioło w takich celach. Ja wrócę cały czas do tego, do wykorzystywania wrotyczów przy problemach seksualnych, przy problemach z potencją, przy problemach z prostatą, przy oziębłości seksualnej, ale na przykład również u kobiet w momencie, kiedy mają lekarze nie są w stanie zdiagnozować, co jest przyczyną zatrzymania okresu, albo na przykład nadmierne bóle miesiączkowe.
to w takich sytuacjach nasi przodkowie właśnie wykorzystywali te żółte kuleczki wszędzie rosnące, czyli przemysł niejeden, który miałby ochotę zakazać siania. No nie ma tutaj co siać, to jest roślina, która sama się rozsiewa, dziko rośnie, więc nie ma możliwości jakby nałożyć embarga na to, żeby nie siać w rotyczu. Ale już to, że nie możemy używać, to prawda, to już to zostało zrobione. Czyli poprawia doznania seksualne, to już Wam powiedziałam, zmniejsza bóle miesiączkowe, to również przy tej regulacji całej gospodarki hormonalnej, no właśnie, to ja już chyba o tym mówiłam, że to jest środek, który działa bardzo poronnie, więc jeżeli jakakolwiek osoba, kobieta podejrzewa bycie w ciąży, to pod żadnym pozorem, bez względu na to, jakby była bardzo przeziębiona, jakby bardzo jej smakował wrotyt, czy chciałaby, nie wiem, spróbować, to nie proponuję. Mimo, że chłopi przez wykorzystywali wrotycz w połogu, jak były krowy, w celu oczyszczenia krwi i w celu wzmocnienia laktacji. Tak wykorzystywali. Ja to w ogóle tak, czyli część rzeczy, które na przykład u ludzi, u zwierząt były wykorzystywane i tak dalej, to z tą pod żadnym pozorem, kochani. Kobiety, które są w ciąży i które karmią, nie korzystają z preparatów, czy nie korzystają, nawet wiemy, że przez skórę również dostają się różne rzeczy do naszego organizmu, więc nie wykorzystujmy tego wrotyczu, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Okej, to ja myślę, że jeszcze oczywiście tutaj wzmacnia serce, czyli wzmacnia te skurcze serca, ale również zwalnia rytm, wzmacnia skurcze, ale zwalnia rytm serca, czyli to też jest dość ważne. No, ilość chorób, przy których nasi przodkowie wykorzystywali wrotycz, jest po prostu niesamowita, ale już jakby macie ogląd i informacje o tym, że jest to roślina wszędzie rosnąca, dziko rosnąca, roślina, którą możecie sobie zasadzić, zasiać mówimy o wrotyczu pospolitym, bo jest dużo odmian takich ogrodowych, ozdobnych. Natomiast, no, jeżeli chcecie przynieść gałązkę do domu, żeby na przykład meszki albo nie, właśnie meszki powiedziałam, to od razu mi się przypomniało, bardzo dużo osób na wsiach kładzie wrotycz w piwnicach, tam, gdzie są jakieś zbiory, bo myszy podobno też nie lubią wrotyczu, więc ta amfora odstrasza myszy, czyli w takich miejscach, gdzie mogą myszy wejść, nie wiem, do domu, do spiżarni, też warto powiesić albo rozłożyć na podłodze, no bo wtedy, prawda, już nie powiesimy, bo muchy gdzieś tam na górze fruwają, tylko że jeżeli myszy mają wejść, to na przykład na ziemi, na podłodze, na miejscach takich, gdzie jakieś gryzonie mogą się dostać, to też warto położyć. Jeżeli w 100% nawet nie zadziała, to może któraś bardziej wrażliwa myszka nie przedostanie się do naszych zapasów. I teraz tak, chciałam Wam powiedzieć dosłownie w dwóch zdaniach, ale większość z Was wie, że wrotyć został zakazany ze względu na tujon, ale tak naprawdę ze względu na tujon, który ma strukturę podobną do składników konopi. I tak jak nad konopią, prawda, jest prawo, które nie pozwala, albo konopia siewna tylko pod kontrolą siać, to tutaj nie ma możliwości, żeby zakazać siania wrotyczu, no bo ten wrotycz po prostu rośnie wszędzie.
Ale można i brotycz nie posiada tych właściwości narkotycznych, natomiast lecznicze jak najbardziej podobne do konopi, a o tym też chyba już wszyscy wiemy, że oprócz właściwości narkotycznych to w odpowiedniej formie, w odpowiednich dawkach konopie działają po prostu leczniczo. Polska ma bardzo duży wkład w propagowanie i wracanie, no dobrze, ale to innym razem. To ja tylko wiele, wiele lat temu, i to do mnie niesamowicie przemawia, że usłyszałam, a tak, zbierasz te nasze polskie konopie. Nie wiedziałam jeszcze, o co za bardzo chodzi, bo było to wiele, wiele lat temu i bardzo szybko się zorientowałam, że właśnie to chodzi o te substancje, które znajdują się, jeżeli chodzi o strukturę zbliżoną właśnie do kanabinoli, które są zawarte w konopiach. To tyle. Nie wiem, czy Was zachęciłam, czy Was zniechęciłam, ale chciałam przekazać informację o jednej z moich ulubionych roślin, która już tylko, nawet jeszcze nie będzie żółta, tylko jeszcze te kuleczki będą zielone, to już będzie u mnie stała w wazonie. Będę niejednokrotnie z Wami się dzieliła i pokazywała, jak można znaleźć na łąkach wrotycz, żeby na przykład nie mieć much w domu. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia i zwracajcie uwagę na to, co pod przysłowiowym naszym nosem rośnie zdrowe, dobre, tanie i jak działa. Pa, pa, pa. Zakończ nagranie.